trwają prace związane z renowacją pomnika Legionistów. Decyzję o wykonaniu prac konserwacyjnych podjął zarząd miasta. Z figury ma zostać usunięty nalot, płytki zostaną uszczelnione, a ubytki uzupełnione. Po umyciu i oczyszczeniu pomnik zostanie zakonserwowany. Prace wykonywane są przez fachowców z pracowni rzeźby i konserwacji obiektów zabytkowych Zbigniewa Władyki z Łodzi, a muszą zostać zakończone przed 11 listopada, kiedy to przy pomniku Legionisty odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. Miasto zapłaci za odnowienie pomnika 8 tysięcy złotych, co stanowi ponad siedmiokrotnie niższą cenę, jaką za renowację zaproponowali autorzy pomnika, rzeźbiarze Władysław i Tomasz Kowalczykowie. Pośród wielu ofert autorów ostateczna opiewała na kwotę 60 tysięcy złotych. W blokach Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej administracji nr 3 trwają prace remontowe związane z malowaniem klatek schodowych, malowaniem zewnętrznej stolarki okiennej, wymianą drzwi wejściowych do bloku oraz pokryciem dachów papą termozgrzewalną. Do tej pory odmalowano klatki schodowe w 6 blokach. Obecnie malowane są korytarze w 2 budynkach, a do końca tego roku zostaną odnowione kolejne 2. W sumie będzie ich 10. W planie remontów tej administracji wyasygnowano na ten cel kwotę 129 200 zł. Koszt malowania jednej klatki wieżowców waha się w granicach 8 000 zł. W bloku czteropiętrowym pomalowanie jednego korytarza kosztuje 2600 zł. Wymieniono również 45 drzwi wejściowych. W miejsce starych zamontowano nowe aluminiowe. Są bardziej estetyczne i funkcjonalne. Wraz z założeniem kosztują 3200 zł za sztukę. 164 300 zł przeznaczono na odnowienie elewacji. W 10 blokach za te pieniądze malowana jest zewnętrzna stolarka okienna oraz lodzie. Kilka bloków otrzymało również nowe pokrycie dachowe. W przyszłym roku, w zależności od wysokości sumy przeznaczonej na remonty, będą odnawiane kolejne bloki, które decyzję o tym podejmuje Rada Osiedla wraz z pracownikami administracji, którzy uczestniczą w przeglądzie bloków. Jak długo klatki schodowe będą wyglądały estetycznie i pachniały świeżością, zależy wyłącznie od nas samych. Już 1500 Pabieńczan obejrzało w kinie Tomi Mroczne Widmo, pierwszy epizod Gwiezdnych Wojen. Dzieło George'a Lucasa w pabieńskim kinie wyświetlane będzie do 21 października. Opinie na temat filmu są podzielone, jednak aby mieć własny osąd, należy Mroczne Widmo obejrzeć. Ostatniego dnia tego miesiąca przy ulicy Gdańskiej rozpoczną się seanse przeznaczone dla dzieci. Wtedy to wyświetlana będzie kopia Mrocznego Widma w wersji z dubbingiem. Polska Telewizja Kablowa uprzejmie Państwa informuje, że już od poniedziałku, to jest 18 października, ruszają w teren jej przedstawiciele handlowi, którzy osobiście będą oferowali Państwu najnowsze produkty PTK. Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Telewizji Kablowej ułatwi Państwu włączenie się do konkursu Potrójna Szansa na Toyotę. Jednocześnie Polska Telewizja Kablowa informuje, że jej przedstawiciele legitymować się będą imiennymi identyfikatorami oraz nie będą od Państwa pobierać żadnych opłat. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 215 0050. W drugiej kolejce pierwszej rundy spotkań koszykarki Polfy rozegrają wyjazdowe spotkanie z wrocławską Ślęzą. Tydzień temu nasze rywalki z Zamiedzy, ŁKS, pokonały wrocławianki w Łodzi 51-47. Mamy nadzieję, że po niewypale, jakim była porażka Polfy w Rybniku, nasze panie tym razem dadzą powód do radości swoim wiernym kibicom. A właśnie dla nich już na najbliższą środę Życie Pabianic przygotowuje specjalny informator sportowy Życie pod koszem. W bezpłatnym dodatku do gazety znajdzie się terminarz rozgrywek ligowych, prezentacje koszykarek, trenerów i działaczy oraz rozważania na temat szans na sukces w sezonie 1999-2000. Swoją opinię wyraził tu m.in. Henryk Langierowicz, długoletni zasłużony trener pabieńskich koszykarek. Interesuje nas tylko złoto, mówi Mirosław Trześniewski, trener Polfy. A co jest kluczem do tego sukcesu, zdradza prezes klubu Karol Klimek. W sobotę o 16:30 rozpocznie się turniej piłki ręcznej mężczyzn o Puchar Starosty Powiatu Pabieńskiego. W turnieju wezmą udział drużyny teoretycznie reprezentujące różne poziomy gry. Pierwszoligowa Kia Motors, dawniej Anilana Łódź, grający w drugiej lidze Piotrkowianin Kiper oraz trzecioligowy Włókniarz Trzy Korony. Turniej, który odbędzie się w hali sportowej tuż za hotelem Włókniarz, zainaugurują Pabieńczanie w meczu z Piotrkowianinem.